Pan pokazany w tej misji, jako pan w głowie. We wszystkich tych celach, w których my byśmy się przestali. To też Ewangelia Jana nam pokazuje analizę jako Syna Bożego. To w tym przypadku widzimy Jego zmęczonego u tej studii. Było to samo południe, gdy słońce stanęło w zenicie, gdy największa spokota dnia opuszczała człowiekowi. On musiał być przez całą Samarią i zatrzymał się przez tym studium. Jeśli tutaj użyty jakieś słowo myślał, to poświadcza to, jak bezgranicznie oddany jest tym pod wolę Ojca. On nic nie uczynił z siebie. On nie powiedział nic z siebie. Wszystko, co ludzi uczył, było jedno z myślą Ojcu Boga. On tutaj stanął jako ta światłość, która rozświeca ciemność. A ciemność go nie ogarniała. Każdy z nas, kto poznał Pana Jezusa, doznał tej światłości i w tym mroku pomieszania ludzkiego rozumu, mądrości, filozofii, religii. Może zobaczyć Pana Jezusa. Dziełem Satana zawsze było coś pomieszać. Zgotowana mężowi swemu zgromadzenie Boże, które się nazywa inaczej w trzecim wieku, czytamy przybytek Boga w ludzi. Czyli egzystencja tych ludzi żyjących na nowej ziemi będzie w taki sposób, że Bóg będzie przebywał z nimi przybytek. A kto to jest przybytek? Przybytek to jest zgromadzenie. To jest ci wszyscy święci czasu łaski, którzy są prowadzeni do nieba, z domu Ojca Bożego i przychodzą na nową ziemię. I w tej formie, w tym zgromadzeniu, on będzie mieszkał z tymi ludźmi, którzy są na nowej ziemi. Na pewno masz pytanie, a kto będzie mieszkał na nowej ziemi? Na nowej ziemi będą mieszkali wszyscy, od Adama aż do czasu, gdy zgromadzenie się zostało. I od czasu, gdy zgromadzenie zostało wzięte do nieba, narodzili się jeszcze ci, którzy przyjęli Pana Jezusa jako Zbawiciela. Czyli to są ci święci na ziemi, co pod ołtarzem leżeli. Oni będą na nowej ziemi. Ale widać z tego, że jest jakaś jakoby różnica błogosławień, bo jedni wychodzą z domu Ojca i przybytek, a drudzy są w domu Ojca. Chociaż gdy wspomnimy sobie rozdział 19, to widzimy, że tych 24 starców jest na weseniu baranka. A teraz wszyscy święci jakoby są dwie grupy. Jedni na nowej ziemi, a drugie z nieba wstępują. Ono święte miasto Jeruzalem, przybytek Boga, gdzie Bóg będzie mieszkał w tym na ziemi. Wiersz 4-8 tego rozdziału mówi o czymś, czego nie wiem. W tym wymiarze jest tego mierzenia. Będzie to miejsce, gdzie nie będzie ból, łez,
Smutku, krzyku, boleści. To wszystko wspaniało. Tam już tych rzeczy nie wiem. Ale Bóg osobiście otrzeł im tę łzy. Na nie tym, którzy należą do zgromadzenia Bożego, tylko tym właśnie, co tyle cierpieli, zanim weszli te wieczne cielesze tej nowej ziemi. To są wszyscy ci, którzy tyle cierpieli, zanim weszli do tysiącletniego królestwa i żyli w tysiącletnim królestwie. Gdzie? Gdzie było morze? Gdzie była śmierć? Gdzie był ból i cierpienie? Bo tysiącletni królestwo jest jeszcze ta ziemia. I to wszystko obowiązuje tą ziemię. To są wszystkie te przeszkody, które nie pozwalają Bogu mieszkać z człowiekiem. Więc już nie będzie tam ani Żyda, ani Greka, nie będzie nic biorącego z Żyda, biorącego z Pogan, będzie Bóg i człowiek. I Bóg nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi Jego. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. Bo wszystkie rzeczy poddał pod nogi Jego, a gdy się mówi, że wszystkie rzeczy poddane są, jedna jest. No oprócz tego, który mu sam król dał. On musi królować. Panowanie Pana Jezusa w tysiącletnim królestwie to nie będzie panowanie Boga Syna. To będzie panowanie Syna Człowieka. I on musi królować. On będzie królował 1000 lat już to. Czego mówię jeszcze trochę. Bo po 1000 latach on jeszcze musi tą jedyną jego osobistego Stworzyciela zniszczyć całkowicie tych gniazda, które zostanie rozwiązane. I wszystko zostanie zniszczone i poddane pod nogi komu? Bogu. Zauważyliście, że gdybyśmy czytali ten 21 rozdział mówi o mowie ani o warantów, ani o świętymi, ani o Panu panującym, tylko jest Bóg powiedziany. I te same słowo Elohim użyte w pierwszej księdze Mojżeszowej w tej formie w pełni boskości Bóg Ojciec, Bóg Duch, Bóg Syn. Pan Jezus i święci, którzy są w nim, będą mieli udział w panowaniu tych zastarzałych, to jest dział tych dzieci. Ale później, gdy wchodzimy w wieczny stan, nie ma już tego królestwa, bo tym, już odpowiedzeniu, oddaje Ojca. Czyli rozpocznie się stan tej niezakłóconej społeczności przepływu myśli Bożej, Boga wśród wszystkich. Bo będzie Bóg wszystkim we wszystkich. Czyli Pan Jezus zawsze będzie widziany w wieczności jako człowiek, a w nim my, ci święci, i z ziemi, i z nieba zawsze będą widzieć Boga. Ale Pan Jezus to wszystko odda Ojcu. I on będzie znów zajmie te miejsce takie podobne, jakie miał na ziemi, gdy był tysiąc procent stołów, czy ze mną, bo on Żydom powiedział, ja i Ojciec nie mówię. I on to Żydom powiedział, to oni wewnętrznie, że oni byli rali prok, a nie rzucali do ziemi. Co on się czyni Bogiem? I takie to cielesze prowadza Bóg tych wszystkich, którzy chcą przyjąć ten dar Boga władzy. Nie ma mowy o jakimś tysiącletnim królestwie, nie ma mowy o jakimś współbudniczeniu czegoś związanego z Chwilą Wieczną. To jest słowo
które w żaden ludzki sposób nie można wypowiedzieć. Słowa z tego 21 rozdziału są zwarte, krótkie i właściwie obejmują tak potężne i tak ogromne wiadomości, które nie da się wypowiedzieć. To nie do przyjęcia, że można powiedzieć przez rozumiczki, to tylko wiara może się podnieść, gdy tam się razem z tym widzącym wejdzie te wieczne rzeczy, które są podarowane. Komu? Sobie, przyjacielu, który uwierzyłeś, masz życie wieczne i masz tą swobodę zaglądania w to miejsce, do którego przygotował cię. To tylko czas dany nam jeszcze, byśmy mogli coś doświadczyć, by nas Bóg mógł wypróbować, by mógł coś objawić i ewentualnie użyć, by Słowo Boże mogło być dalej kochane. Twoja oświadczam się dziś przeciwko wam, niebem i ziemią, że żywo śmierć położył się oczy na tymi, błogosławieństwo i przekleństwo, przecież obierz żywo, abyś żył. Wiecie, ta niewiasta, kiedy usłyszała, gdy do niego widz dotknął serca i otworzył te serce i wyszedł z tym darem, to ona zostawiła ten krąg, tą codzienność, te stare życie i pochodzenie. Wiecie, co ona powiedziała? Jest razem tego, który mi powiedział wszystko. A wiecie, kto to jest ten, który chce, żebyś nic nie wiedział? To jest właśnie wszystko. On trzyma człowieka w ciemności i w niewoli, gdy tylko jego oczy nie podniosły się i nie zobaczyły Zbawiciela. To, że ktoś tu wchodzi, czy gdzieś indziej, gdzie jest Słowo Boże głoszone, to jest cud łaski Bożej, że się wymknął spod kontroli tego Zwodziciela i tego ciemiężyciela, że może do uszu i do serca dotrzeć Słowo łaski Bożej. I ona weszła do tego niewiasta, do tego miasta i stała się czynna w tym nowym życiu i temu miastu, które ją miało w niebie, z tego miasta wyrzucona, wzgardzona. Ona im coś mówi, wiecie? I oni się zdumieli tym słowem, co ona im powiedziała, a ona powiedziała, wiecie, kogo ja spotkałam? Czy to nie jest Chrystus? Czy to nie jest ten posłany Mesjasz? To prawda, tam jest ten wiersz napisany w takiej wersji pytającej, ale ona dokładnie wiedziała, że to był Mesjasz. Ona im powiedziała, chodź i oglądaj człowiek, który mi powiedział wszystko. Cokolwiek uczyniła, ten mój jest Twój. To jest zaproszenie z tego miejsca, które jest wypowiadane dla człowieka, gdzie Pan mówi każdemu, przyjdźcie do tego miejsca, a nie będziecie nigdy pragnąć. Wiecie, że w tym rozdziale, w 21 objawienie jest napisane, że oni otrzymają coś, czym nie będą nigdy pragnąć. A ja chcę powiedzieć z tego miejsca, że serce ludzkie jest tak ogromne, że nic nie może nasycić je i zadowolić na tej ziemi. Nic tak ogromne jest, że to wszystko, co biorą, no to jest za mało. Że tylko Bóg może twoje serce nasycić, żebyś nie pragnął jedyny, który to może dać ten dar. To jest ten, który w kilku słowach, jeśli zauważył, pragnął dotknąć swojego serca. To jest ten, który cię zaprasza, że musiał stanąć przed Bogiem jako przed swoim Bożem. To jest ten, który chce wprowadzić ten wymiar niepojętych rzeczy wiecznej egzystencji Boga. To jest ten, dla którego przez całe życie czułeś. To jest ten, którego żeśmy nie ważali,
A teraz nasz mój, a może i twój, który teraz chce przytulić, chce cię dotknąć, chce cię obmywać, odświeżać, pouczać, abyś miał siłę przeciwstawić się temu nieprzyjacielowi, który wszystko zaczął, który cię chce postawić przed królem strachu. Panie, już spotkał się z tym zwodzicielem w ogrodzie Getsemane, kiedy wychodzi z nim do niego naprzeciw, z takim środkiem, przed którym każdy człowiek został. I śmierć. No, nic nie znasz. Nic, tam jest. I wiecie, że ta śmierć może być wasza. Bo ta śmierć już ci nic nie może zabrać. Ta śmierć może tylko przetrzymać to, co jest śmiertelne. 15 rozdział w Biblii do Koryntian. Nie, ciało śmiertelne. Przetrzymać to w żadnych. Nic więcej, bo dusza i duch przebywają tam, gdzie Pan już powiedział tym łotrom, dziś będziesz ze mną w raju. To jest miejsce egzystencji. To nie jest miejsce zażywania jeszcze, bo tam coś brakuje. Tam jeszcze brakuje odkupionego ciała, list do Rzymian, rozdzielić. Uzmy 19, który tam jest. Odkupienie ciała nastąpi i to będzie to ciało, które pasuje do tej wiecznej egzystencji, to ciało, które miał Pan Jezus, gdy stanął wśród uczniów i powiedział to opiniowane. Śmierć jest nasza. Śmierć mi się nie musi. Ona straszy tych, których ma moc. Ale moc śmierci i Boże święci odcinek. Ona jest nam sługa przytrzymać się do czasu wrogu tej wieży. Aż je Pan przemieni w nieskazitelne. I wtedy będziemy przyobleczeni i wejdziemy w tą świętą, wieczną rzeczywistość. Już można nie wejść. Skoro można nie będzie, to też nie będzie. Które nie będzie też chwalał, to może nie będzie się dotyczyć. Ale to się rozważcie w stanie. Bo tam nie chodzi ciało i krew. A nie tylko mówię, że ciało i krew, które samo tego nie wyrzucić. A ciało potrzebuje pożywienia i potrzebuje tlenu, które sobie się rozmieszcza. Tam zmienia. Zobaczcie, co jest cudownie. Harmonia tych tej harfy nastrojona, głosy wyczulone. Wszystko będzie skłaniało się ku uwielbieniu Boga. Być nas zrozumie. Ale ten Mojżesz mówi na koniec swojego pobytu tu na ziemi, ja wam przełożę to, przedstawiłem życie i śmierć. Otóż wybacz to sobie. Co masz do ziemi? Czy musisz coś dać? Czy musisz jakąś ofiarę składać? Nie. Pan Jezus przychodzi do ciebie i cię prosi. Jak ta niewiasta powiedziała. Proszę cię, a oglądaj. Ten, który mi powiedział wszystko.